Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak w kolejnej rozmowie o kolaborantach III Rzeszy. Posuwamy się w naszej podróży przez tych kolaborantów przez Bałkany. Dzisiaj dobrniemy do niezależnego państwa chorwackiego, a tą podróż oczywiście odbywamy z profesorem Adamem Wielomskim, którego serdecznie witam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po małej przerwie, no bo mieliśmy tam święto demokracji, prawda, wybory i były tematy bardziej aktualne, ale wracamy sobie do naszych podstaw ideowych. Tak, demokraci znaleźli się w urnach, więc można przejść do rzeczy poważnych. Zachęcam oczywiście do udostępniania, lajkowania, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, etc. Też kącik księgarski, ale to może większa reklama na koniec. Natomiast ja jeszcze zachęcę, zanim w ogóle zaczniemy te nasze rozważania, bo pewnie będziemy w wielu punktach odnosić się do poprzedniego naszego odcinka o Serbii, więc zachęcam, jak ktoś nie widział, postaram się podlinkować w opisie, jak nie zapomnę. Jeśli bym zapomniał, to proszę się upomnieć o tego linka w komentarzach, ale myślę, że to są odcinki mocno kompatybilne. No, ale to przypomnijmy tak w telegraficznym skrócie o sytuacji Jugosławii i dlaczego akurat Chorwaci otrzymali takie względy osi. Och, to trzeba by sięgnąć do zakończenia I wojny światowej, dlatego że po I wojnie światowej Królestwo Serbii dostało olbrzymie profity, przyłączono do niego całą Bośnię i Hercegowinę, przyłączono do niego całą dzisiejszą Chorwację oraz Słowenię. Było to z jednej strony traktowane jako rekompensata dla Serbów za największe proporcjonalnie procentowo straty liczebne, jakie armia serbska poniosła ze wszystkich państw walczących w okopach I wojny światowej. A z drugiej strony, tak jak wspominałem o tym, Francuzi, szczególnie po rewolucji w Rosji, objęciu władzy przez Lenina, już właściwie zamieszaniu tam panującym, budowali, nazwijmy to w ten sposób, zastępczego sojusznika na wschodzie w postaci późniejszej tak zwanej małej ententy, czyli właśnie Jugosławii, Rumunii, Czechosłowacji, a również Polski, chociaż nie była ona członkiem małej ententy, jako, bym powiedział, zastępczy system sojuszy w sytuacji, kiedy nie było Rosji. Dlatego też byli żywo zainteresowani jak największym wzmocnieniem Serbii. I powiedziałbym, że w tym wzmacnianiu Serbii przeholowali, dlatego że Serbia otrzymała rzeczywiście tereny olbrzymie i ludne, bardzo bogate, przynajmniej w stosunku do Serbii właściwej, które jednakże zdecydowanie przekraczały jej możliwości asymilacyjne. Otóż Serbowie zdecydowali się na stworzenie państwa, które nie było państwem federalnym, złożonym z równoprawnych podmiotów, czyli Serbów, Chorwatów, Słoweńców, Bośniaków, Macedończyków itd., tylko zdecydowali się na państwo nacjonalistyczne, takie bym powiedział wielkoserbskie, w którym starano się prowadzić politykę serbizacji, nie wiem, chyba tak po polsku trzeba byłoby to powiedzieć, mniejszości etnicznych, mniejszości narodowych, które de facto stanowiły większość społeczeństwa. I to oczywiście powodowało różnego rodzaju komplikacje, dlatego że monarchia Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, bo tak się nazywało oficjalnie, nie mogła w żaden sposób utrzymać się jako państwo demokratyczne, jako monarchia konstytucyjna w sytuacji, kiedy większość ludności jest ludnością, można powiedzieć, podlegającym różnego rodzaju opresjom o charakterze przede wszystkim kulturowo-politycznym, bo tam ekonomicznym to tam nie bardzo, kiedy cała administracja, korpus oficerski jest serbski, no to w takiej sytuacji ludność mniejszości etnicznych z pewnością nie mogła tego zaakceptować. No a w przypadku Chorwatów problem dotyczył tego, iż iż była to narodowość stosunkowo duża i o silnym właśnie poczuciu swojej własnej tożsamości. Trudno im powiedzieć, dlaczego politycy zachodni zdecydowali się aż tak powiększyć Serbię nieproporcjonalnie. Prawdopodobnie wynikało to, jak sądzę, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w Paryżu czy w Londynie nie za bardzo zdawano sobie sprawę z tego, a co to są Serbowie i Chorwaci. Więc domyślam się, że przekonano ich, że dyplomatów zachodnich Serbowie zapewne przekonali bardzo prosto, że przecież posługujemy się tym samym językiem serbsko-chorwackim, tylko że prawda, oni to zapisują po jedną czcionką, mamy inną. I prawdopodobnie to jakby spowodowało, że to jakby uznano, że to są podziały religijne, podziały związane z zapisem słów, prawda, czyli z alfabetem, czyli podziały wtórne do istnienia jakiegoś takiego, bym powiedział, pierwotnego tworu w postaci no, narodu wielkiego serbsko-chorwackiego. Zresztą warto pamiętać, bo o tym się rzadko mówi i pisze, że w Serbii i Chorwacji, czy na ziemiach chorwackich wtedy, bo znajdujących się przecież de facto w ramach Królestwa Węgier, bardzo silnie intelektualny był nurt, nazwijmy to w ten sposób, pansłowiański, jugosłowiański w ten sposób, są na ten temat opracowania. Tyle tylko, że był to ruch skupiający głównie intelektualistów, którzy mieli świadomość tego, że malutkie ewentualne państewka narodowe na Bałkanach będą po prostu rozgrywane przez mocarstwa, więc intelektualiści serbscy i chorwaccy jakby no potrafili się przed I wojną światową wspiąć ponad te tradycyjne podziały i zaproponować jakąś wizję właśnie jugosłowiańską. No wiemy, to się ostatecznie nie udało, dlatego że w ostatnim spisie ludności, który sporządzono przed rozpadem Jugosławii, już po 1989 roku, jako Jugosłowianie to się podało w tym spisie, nie pamiętam, 1 albo 2% ludności zaledwie. Była to głównie ludność ze związków mieszanych osoby, jakieś tam serbsko-chorwackich, które te osoby miały rzeczywiście problem ze wskazaniem swojej jakby no, narodowości, do której się przyznają. No i wtedy podjęto to pierwszą próbę. Ta próba, jak mówię, była nieudana ze względu na serbski, powiedział, nacjonalizm i chęć zdominowania tego państwa. To spowodowało zresztą, że państwo to nie było w stanie się utrzymać jako monarchia konstytucyjna, demokratyczna, dlatego że no, skoro mniejszości narodowe stanowiły większość, no to nie da się utrzymać państwa demokratycznego. To spowodowało, że w roku 1929 król serbski przeprowadził zamach stanu, ogłosił tak zwaną dyktaturę królewską. Rozwiązano parlament, wprowadzono całkowicie centralistyczny ustrój, zmieniono również nazwę państwa z państwa Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców na Jugosławię, czyli mówiąc po polsku, tłumacząc Jugosławia, sława czy chwała południa, czyli po prostu południa słowiańszczyzny. No i w czasie tej dyktatury oczywiście znów Chorwaci byli tą ludnością sekowaną. I to się dopiero zmieniło właściwie w przededniu II wojny światowej, dlatego że w 1939 roku Chorwacja otrzymała wreszcie autonomię. Przy czym było to za późno, dlatego że zaraz rozpoczęła się II wojna światowa. Chorwaci się tą autonomią nie zdążyli nacieszyć i przede wszystkim nie zdążyli się pogodzić z ludnością serbską. I to jest podstawowy problem. Dlatego też, kiedy Serbia została pokonana w przededniu ataku niemieckiego na Związek Radziecki w 1941 roku, Chorwaci przyjęli inwazję niemiecką wprost z entuzjazmem, a przynajmniej ludność Zagrzebia i większych miast, widząc w niej nie okupację, lecz wyzwolenie. No i jakby no, pod tym kątem należy patrzeć na problem. My zresztą cały czas, bo pamiętajcie Państwo, że trzeba traktować jakby konflikt serbsko-chorwacki, a również konflikt do tego jeszcze bośniacki, jako konflikt, który jest traktowany przez Serbów jako konflikt w rodzinie, ponieważ zarówno Serbowie, Bośniacy, czyli tak zwani muzułmanie, jak to się na nich w tej chwili mówi. Dziwne to dla mnie określenie, bo to nie jest przecież naród, muzułmanie, a słowo Bośniak jest szersze, bo wiąże się z obywatelami Bośni i Hercegowiny, oraz Chorwaci posługują się tym samym językiem. I źródło problemu to jest w głębokim średniowieczu, wtedy kiedy część Serbo-Chorwatów późniejszych przyjęła z Bizancjum chrześcijaństwo, a część przyjęła z Rzymu i ci, którzy przyjęli z Bizancjum, stali się Serbami, ci, którzy przyjęli z Rzymu, stali się Chorwatami i do tego jeszcze mamy tych muzułmanów. Oni też się nie wzięli znikąd i nie jest tak, że to jest grupa, która się pojawiła dopiero w czasie tureckiego panowania, dlatego że muzułmanie bośniaccy są to spadkobiercy bogomilców lub bogomiłów, różnie się to po polsku mówi. To była taka herezja manichejska, która się szerzyła właśnie w Bośni, przeciwko której zresztą papieże kilka wypraw krzyżowych nawet ogłosili. I ludność ta, trudno ją określić mianem chrześcijańskim, to są manichejczycy, gnoza, jest to religia pasożytująca na chrześcijaństwie, wykorzystująca symbole chrześcijańskie, ale mająca zupełnie inne treści. Tam jest dwóch bogów, Bóg dobra i Bóg zła. Jest to ludność, która w okresie panowania tureckiego, można powiedzieć, kolaborowała z Turkami i skutkiem tej kolaboracji było masowe i ostateczne przejście właśnie na islam i stąd powstali islamiści, muzułmanie bośniaccy. Jest to grupa generalnie przede wszystkim znienawidzona przez Serbów, dlatego że traktowani są jako zdrajców. To tak jakby powiedzmy, nie wiem, w Polsce mieszkańcy, dajmy na to Podkarpacia, sobie wyobraźmy, przeszli, nie wiem, w czasie jakiegoś tam zaboru tureckiego, przeszliby na islam, prawda, i kolaborowali z Turkami, stanowiąc podstawę administracji, na przykład tureckiej, prawda, aparatu urzędniczego i tak dalej. Myślę, że byśmy jako Polacy również wtedy z mieszkańców Podkarpacia czy jakiejś innej dzielnicy Polski, która by tego dokonała, nienawidzili. Także mamy tutaj spór, który jest sporem tak naprawdę mającym przynajmniej kilkaset lat, jak nie 1000 lat wstecz. Spór o charakterze cywilizacyjno-religijnym, który spowodował rozdarcie jednej grupy ludności serbsko-chorwackiej, jednego, bym powiedział, takiego podstawy dla powstania narodu, na trzy grupy wzajemnie się nienawidzące, a szczególnie Serbowie, Chorwaci i Serbowie Bośniacy, ponieważ muzułmanie bośniaccy nie są w konflikcie, nie byli z Chorwatami, a to z tego powodu, iż Chorwaci nie znajdowali się pod panowaniem tureckim, tylko pod panowaniem węgierskim, a potem austriackim. Jakby konflikt chorwacko-bośniacki ma znaczenie trzeciorzędne i zresztą Bośniacy i Serbowie współpracowali, przepraszam, Bośniacy i Chorwaci współpracowali w czasie okupacji niemieckiej i w czasie właśnie tego niezależnego państwa chorwackiego. Tam była nawet taka zasada, że zawsze wicepremier państwa chorwackiego był Bośniakiem. To była taka niepisana zasada pewnego porozumienia, a w Belgradzie nawet, nie w Belgradzie, przepraszam, w Zagrzebie w czasie wojny i okupacji niemieckiej przebudowano tam jakiś budynek na wielki meczet i w otwarciu tego meczetu uczestniczył sam poglavnik, czyli Ante Pavelić. No to dobrze, to teraz tak, w telegraficznym skrócie pomijając, prawda, ten rok 1941, kiedy to Jugosławia wchodzi do osi, potem z niej wychodzi, w związku z czym dokonuje się inwazja, no i Jugosławia bardzo szybko ulega, no i kraj, można powiedzieć, pęka po szwach narodowościowych. W Serbii to już mówiliśmy poprzednio, no ale właśnie jak to wygląda z tą Chorwacją, czy tam Niemcy są witani kwiatami, czy jak to się dzieje, czy to tak na siłę ta kolaboracja się rozpoczyna? Powiem tak jak sobie czytam o Chorwacji w okresie II wojny światowej, Trudno nie odnieść wrażenia, że ludność Chorwacji nie była jednolicie nastawiona w stosunku do Niemców i Włochów, bo pamiętajmy, że tutaj jest zarówno armia niemiecka, jak i armia włoska. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, iż państwo chorwackie jest państwem, które nie do końca jest chorwackie. Dlaczego? Dlatego, że na mocy traktatów rzymskich Włochy narzuciły Chorwacji po pierwsze monarchię, tam jakiś boczny przedstawiciel domu Sabołckiego miał być królem. W końcu nie został, dlatego że to taki zresztą powiem szczerze dla mnie zabawny szczegół, a mianowicie gościa zrobili królem Chorwacji, on tam miał być jako jakiś tam król chorwacki, już nawet imię dla niego wybrano, tylko Mussolini zapomniał mu o tym powiedzieć. Że będzie królem jako tam Tomisław chyba II, czy jakoś tak się miał nazywać. I jak się dowiedział, że ma być królem Chorwacji, to powiedział, że go to zupełnie nie interesuje. Także ostatecznie króla Chorwacji nie było i państwo było de facto republiką. Po drugie, warto pamiętać również o tym, iż znaczna część Chorwacji, czyli Dalmacja w całości, została oderwana od państwa chorwackiego i przyłączona do Włoch. Dlatego, że tam istniał zadawniony spór włosko-chorwacki związany z faktem, iż Dalmacja przez całe stulecia należała do Republiki Wenecji, do Serenissimi, prawda, Republiki Wenecji i miała bardzo skomplikowany skład narodowościowy. Dlaczego? Dlatego, że miasta, wszystkie porty, tam Zadar, Split i tak dalej, były czysto włoskie, podczas kiedy cała wieś była chorwacka. I dlatego też na tej podstawie Włosi uważali, że kulturowo są to Włochy, a Chorwaci uważali, że pod względem statystycznym, etnicznym jest to Chorwacja. No i obie strony miały swoją rację, bo oczywiście miasta przede wszystkim tworzą kulturę, a nie wieś, tą wyższą kulturę, prawda, i tutaj zdecydowanie dominowali Włosi, ale liczebnie dominowali Chorwaci. Także to jest jakby ten od razu problem, który się pojawia. W zamian za to do tej Chorwacji przyłączono Bośnię i Hercegowinę w całości razem z tymi muzułmanami, co jak widać wspomniałem nie budziło specjalnych problemów. Ale znaczna część ludności Chorwacji, i to wykazała szybko działania, które się tam działy, po pierwsze nie była chorwacka, dlatego że państwo to liczyło około 7 milionów obywateli, z czego prawie 2 miliony to nie byli Chorwaci, to były mniejszości etniczne. Przede wszystkim najwięcej było Serbów, którzy jako ludność prawosławna, bo zauważmy, że Serbowie od Chorwatów się rozróżniają głównie przede wszystkim jakby tożsamością, swoją świadomością, ale po czym poznać Serba od Chorwata, skoro mówią w tym samym języku? Tylko i wyłącznie po wyznaniu można tak naprawdę rozpoznać. I w związku z czym zaczęto tworzyć tam, znaczy uważano w ogóle oficjalna doktryna państwowa chorwacka głosiła, że to jest ludność pierwotnie chorwacka, która została zserbizowana, tak chyba należałoby to po polsku ująć, która została przymuszona do konwersji na prawosławie i dlatego też ludności tej zaproponowano przyłączenie się do, przejście na katolicyzm. Na katolicyzm przeszło w sumie 100 tysięcy Serbów, przy czym pamiętajmy, że liczba ta jest duża, ale znaczna część Serbów przeszła na katolicyzm ze względu na to, iż jak pod lufą karabinu. Bo to po prostu było tak, albo jesteś Chorwatem, czyli katolikiem, albo idziesz do piachu. Więc znaczna część ludności serbskiej po prostu przeszła na katolicyzm, ponieważ dawało jej to gwarancję bezpieczeństwa, bo jakby z automatu była w tym momencie uznawana za Chorwatów. Czyli państwo chorwackie, pomijając Bośniaków, tak naprawdę było państwem z natury swoim, bym powiedział, wyznaniowo-katolickim. To jest drugi element. Trzeci element jest taki, żeby jakby to... No i oczywiście możemy się domyślać, że ten ponad milion Serbów tej Chorwacji nienawidzi. Wreszcie trzeci element, kolejny element, na który trzeba byłoby tutaj zwrócić uwagę, to w moim przekonaniu, tak jak czytam i widzę, chociaż nigdy nie znalazłem na ten temat jakiejś specjalnej literatury, istnieje bardzo znacząca przepaść pomiędzy nacjonalistycznymi chorwackimi miastami, jak na przykład Zagrzebiem, a wsią. Na wsi bowiem chorwackiej bardzo silna jest partyzantka komunistyczna. Jest również partyzantka serbska czetników wśród ludności serbskiej, ale jest również partyzantka komunistyczna. Zresztą sam Tito jest z pochodzenia Chorwatem. I partyzantka komunistyczna jest bardzo silna. Ja bym powiedział tak, ze względów głównie społeczno-ekonomicznych ta partyzantka komunistyczna jest silna, dlatego że państwo chorwackie ciągle na wzór nazistów i folkizmu, opowiadając o zdrowej chłopskiej warstwie, równocześnie nie przeprowadzono reform rolnych, które miałyby na celu stworzenie silnej ludności chłopskiej, silnej grupy chłopskiej. No i w takiej sytuacji znaczna część chłopów ulegała jakby no tutaj tej demagogii komunistycznej, prawda, że przyjdzie komunizm i rozdamy chłopom ziemię. Także nie jest tak, że wszyscy Chorwaci popierali państwo chorwackie i państwo chorwackie, zauważmy, tak naprawdę oczywiście stworzyło swoje siły zbrojne, ale poza jedną tam jednostką, która została wysłana na front wschodni i pod Stalingradem uległo zagładzie, to państwo chorwackie, mimo że państwo sojusznicze, nigdzie nie wysyłało swoich sił na żadne fronty, z tego prostego powodu, że jego jednostki zbrojne były głównie zajęte zwalczaniem partyzantki komunistycznej, chorwackiej i partyzantki czetników serbskiej. Także to świadczy o tym, że no, jakby no, nie było to państwo tak popularne, jak mogłoby się wydawać. I trudno nie odnieść wrażenia, że nacjonalistyczne miasta chorwackie, przede wszystkim sam Zagrzeb, były podstawą państwa chorwackiego. No to jak wyglądał sam ustrój, bo tu może być ciekawa sprawa, bo to też no, chociażby kwestia tego parlamentu, w którym tam był biskup Stepinac i to był potem zarzut wobec niego po wojnie. No już mówiliśmy o tym królu, który nie był królem, więc no, poza Paweliciem, no, który wiemy, że był tym wodzem, jak to wyglądało przede wszystkim? Ile ci Chorwaci w tej Chorwacji mieli władzy? To znaczy tak, jeśli chodzi o ustrój, formalnie, znaczy trudno powiedzieć formalnie, bo oni właściwie nigdy nie nadali sobie konstytucji. Z samych tych paktów, prawda, rzymskich wynikało, traktatów rzymskich, że Chorwacja miała być monarchią, no ale monarcha wykręcił się i nigdy nie przybył. Zresztą na szczęście dla siebie, bo potem po wojnie go nikt nie ścigał za jakąkolwiek kolaborację. To jest raz. Nigdy nie nadano konstytucji państwu chorwackiemu. Traktowano, iż Ante Pavelić, i to jest tak ciekawa konstrukcja, mianowicie Ante Pavelić przed wojną, ponieważ był zaangażowany w spisek, w wyniku której król został zamordowany w 1929 roku, zresztą razem z premierem Francji Louis Barthou w Marsylii, ponieważ Ante Pavelić był w ten spisek, bym powiedział, no, porządnie umoczony. Tam była druga grupa, bo król tam miał po Marsylii, gdyby się nie udał zamach, to ten zamach był zorganizowany przez anarchistów. Gdyby się nie udał ten zamach, miał przybyć do Paryża i tam czekała na niego kolejna grupa zamachowców, tym razem już chorwackich. No to Ante Pavelić był skazany bodajże, z tego co pamiętam, na karę śmierci za udział tego, zaocznie oczywiście, w Jugosławii. I Ante Pavelić w samej Jugosławii oczywiście nie mógł przybywać. Dlatego też po zajęciu Zagrzebia przez wojska niemieckie Ante Pavelić przyjeżdża do Zagrzebia i tam następnie, to ciekawa konstrukcja prawna, dla ciebie jako dla prawnika bardzo szczególnie ciekawa, a mianowicie wydał dekret jako osoba prywatna o powołaniu nowego rządu, mianując się tym pogławnikiem całym. czyli czymś w rodzaju, trudno powiedzieć, co to jest. Ja zwróciłem uwagę na to, jak się przygotowywałem dzisiaj do naszego tego, że na stronach hiszpańskich na przykład tłumaczone internetowych jest jako caudillo, czyli wódz. Na strony niemieckie nie patrzyłem, ale pewnie byłby w takiej sytuacji czymś w rodzaju Führera i myślę, że to trzeba oddawać jako wódz. W literaturze polskiej widziałem jako naczelnik. Czasami się nie tłumaczy tego pojęcia, no tak na zasadzie jak Duce, Caudillo i Führer, prawda, funkcjonują w języku polskim, ten poglavnik. W każdym razie zostaje powołany rząd i teraz rozpoczyna się problem konstytucji. Konstytucję musiałby nadać parlament, ale parlament przez cały rok pierwszy nie zostaje nigdy powołany i w tym czasie tworzą się podstawy systemu politycznego państwa chorwackiego. Prawnicy chorwaccy, zresztą sam Ante Pavelić też jest prawnikiem, adwokatem. Prawnicy chorwaccy na wzór prawników narodowo-socjalistycznych ogłaszają taką formułę, że poglavnik jest naszą konstytucją. Czyli z różnego rodzaju dekretów poglavnika, a nawet z jego wystąpień publicznych, uformowano całą doktrynę konstytucyjno-prawną, tworząc niespisaną konstytucję na zasadzie poglavnik powiedział. Trochę na tej zasadzie, prawda? Na tej zasadzie, że tam, nie wiem, Duce hat sempre ragione, prawda? Wódz ma zawsze rację, Führer hat immer recht, prawda? Na tej zasadzie to jest właśnie taka bym powiedział, ale to jest oczywiście wzorowane na nauce prawa narodowo-socjalistycznej. I dopiero po roku zostaje powołany parlament, przy czym nie odbyły się do niego nawet fikcyjne wybory, dlatego że do parlamentu z automatu członkami parlamentu byli tam członkowie jakiegoś ciała autonomicznego, którzy jeszcze żyli sprzed 1918 roku w granicach jeszcze Austro-Węgier, chorwaccy parlamentarzyści z okresu międzywojennego oraz dołączono do tego całą, bym powiedział, grupę, wierchuszkę do tego parlamentu działaczy chorwackiej partii nacjonalistycznej, z której sam Ante Pavelić się, prawda, czyli jak to się mówi, ustaszy. I to ciało sprawowało teoretycznie władzę ustawodawczą, ale jego znaczenie było w sumie nikłe, dlatego że poglavnik sobie sam przyznał prawo wydawania dekretów z mocą ustawy. Więc tak naprawdę było to raczej ciało honorowe do uhonorowania historycznych działaczy nacjonalistycznych chorwackich i współczesnych, prawda, a nie ciało parlamentarne w naszym rozumieniu tego słowa. Do tego mamy sądy. Sądownictwo chorwackie wyglądało trochę dziwnie, bo ile w miastach istniało normalne sądownictwo, to na wsiach istniały takie sądy jakby to powiedzieć, trochę mi się przypomina z taką średniowieczną formułą Rex Ambulans. Król podróżujący po kraju i też nie było stolicy. Podobnie było z tymi sądami, to były takie sądy właśnie podróżujące, pięcioosobowe, które rozstrzygały na miejscu wszystkie sprawy. Sądy składały się z dwóch zawodowych sędziów i trzech działaczy partii ustaszowskiej, co dawało im tą przewagę, że w razie czego tych trzech ustaszy było w stanie wszystko przegłosować w tym składzie pięcioosobowym. One zresztą głównie wydawały rozstrzygnięcia karząc karą śmierci. Dlaczego? Dlatego, że to wyglądało w ten sposób, zwykle te sądy funkcjonowały w ten sposób, że one podążały razem z jakimś oddziałem, prawda, ustaszy. Jak ustasze zajmowali wieś na przykład, która wcześniej należała zajęta była albo przez komunistów, albo przez czytników serbskich, no to wtedy rozpoczynały się, prawda, procesy karząc wszystkich winnych karą śmierci na tej zasadzie. Także sądownictwo też było w gruncie rzeczy, trochę nie odpowiadało naszym wyobrażeniom sądownictwa. No i wreszcie chyba warto zwrócić uwagę na przyjęcie w państwie chorwackim odpowiednika ustaw norymberskich niemieckich, które właściwie były kalką ustaw norymberskich, to znaczy na ich podstawie Żydzi utracili prawa obywatelskie, utracili prawo własności i cała ich własność podlegała, nie wiem jak to się nazywało po serbsku, W Niemczech to się nazywało Rarisierung, czyli raryzacja. I tutaj było podobnie, zostali pozbawieni wszystkich nieruchomości, jak również majątku typu przemysłowego, sklepów i tego typu rzeczy. Byli również zobowiązani do noszenia specjalnej gwiazdy. Co ciekawe, również ludność serbska, czyli ta, która pozostała przy prawosławiu, również musiała nosić jakieś oznaczenie specjalne, że jest się nie Chorwatem, tylko Serbem, ale nie udało mi się znaleźć, co to był za symbol, no bo w przypadku Żydów to wiadomo jaki, a w przypadku Serbów nie udało mi się znaleźć jaką symboliką, poza tym, że w literaturze mówi się, że, że nosiła specjalną odznakę. Widocznie jest to jakiś symbol, który nie za bardzo się nam kojarzy, co to jest, więc nie posługują się autorzy, których czytałem, nazwą. No to jedna ważna rzecz, jak już mówimy o właśnie kwestiach rasowo i tym podobnych, nie tylko o Holokaust tutaj chciałem zapytać i udział Chorwatów, ale oni mieli, że tak powiem, swoje własne porachunki, czyli również po prostu eksterminację Serbów. To też jest temat dosyć ciekawy. A propos tego też przechodzenia na katolicyzm Serbów pod lufami karabinów, no ale kto przeszedł na katolicyzm, to miał spokój. Trochę tutaj patrząc na przykład ludobójstwo ukraińskie, to nawet zmiana obrządku, czy przejście czy na grekokatolicyzm, czy na prawosławie, w warunkach Wołynia czy Małopolski Wschodniej spokoju bynajmniej nie gwarantowało. To jest ciekawa różnica. Różnica też taka, że w warunkach Małopolski Wschodniej nawet mąż czy też żona, która byli prawosławni, też mogli zginąć za to, że prawda, związali się z kimś, kto jest Polakiem i był katolikiem, nawet jeśli cała rodzina przechodziła, prawda, potem na prawosławie, czy też tam na obrządek uniacki, to tutaj rzeczywiście tej różnicy nie ma, ale dlatego, że ci ludzie się nie różnią w żaden sposób, przede wszystkim językowo. Dlatego różnią się głównie wyznaniem. Jeśli spojrzymy sobie na przykład na takiego na wsi, Serba i obok mieszkający dom mieszka Chorwat, no to poza wyznaniem oni się niczym nie różnią, nawet nie różnią się alfabetem, bo mogą być niepiśmienni. Posługują się dokładnie tym samym językiem, dlatego jedyne co ich różni to, że jeden chodzi do cerkwi, a drugi chodzi do kościoła. Więc tutaj to jest jakby ten przypadek, że nie da się granicy narodowościowej zrobić inaczej niż granicy religijnej. Stąd też wyjąwszy problem Żydów i Cyganów, którzy byli traktowani zgodnie z ustawami norymberskimi, to w stosunku do Serbów nie istnieje coś takiego jak rasizm. Co więcej, zresztą gwarancją bezpieczeństwa było nie tylko dla Serbów przejście bezpośrednio na katolicyzm, ale stworzono również dla Serbów taką, nazwijmy to, kolaborującą cerkiew. Dlatego, że oficjalna doktryna była taka, iż Serbowie to są, czy właśnie prawosławna ludność, jest to ludność, która była wcześniej chorwacka, została serbizowana i przymuszona przez stulecia na przejście na prawosławie, co zresztą było nieprawdą. I teza była taka, że no, trudno jest nagle milionom ludzi z dnia na dzień kazać przejść z powrotem na katolicyzm, więc stworzono taką formę przejściową w postaci cerkwi tam z jakimś metropolitą. Co ciekawe, zresztą nieuznawanym przez cerkiew nie tylko serbską, ale w ogóle nawet przez cerkiew rosyjską na emigracji. I już nie mówię oczywiście o cerkwi Związku Radzieckim. Także zresztą ten szef tej cerkwi, nazwiska, imienia jego nie pamiętam, bo to, ale z Gargamelem mi się jakoś kojarzy, tak bardzo, bardzo podobnie. Został po wojnie skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Co ciekawe, był to wyrok bardziej drastyczny niż na arcybiskupie Zagrzebia, którego nazwiska nigdy nie pamiętam, mianowicie Alojzym Stepinacu, który został skazany tylko na 16 lat więzienia, a wyszedł po 5 w ramach amnestii. Także uważano tych Serbów, którzy no można powiedzieć stworzyli unię z katolicyzmem, za największych zdrajców. Także to dlatego no, nie jest to reżim do końca rasistowski. Znaczy jest rasistowski w stosunku do Żydów i w stosunku do ludności cygańskiej, czy jak to się teraz mówi, romskiej, ale do Serbów po prostu się nie da. W żaden sposób się nie da być rasistą w stosunku do Serbów, dlatego że te grupy nie różnią się pod względem językowym i tak dalej, różnią się tylko i wyłącznie pod względem religijnym. Oczywiście Koneczny by tu przyszedł i powiedział, że no panie, ale to jest cywilizacja łacińska, prawda, a tutaj jest cywilizacja bizantyjska, aczkolwiek powiem szczerze, po tym jak się Chorwaci zachowywali, to tam z tą cywilizacją łacińską niewiele widzę związku. No szczególnie mówimy o tych obozach koncentracyjnych. Tych obozów koncentracyjnych były 3 chorwackie. Najbardziej znany to był oczywiście obóz w Jasenovacu, w którym zginęło, ja nie potrafię powiedzieć ile, liczby podawane jest od 70 000 do 700 000. Ta ostatnia jest oczywiście bardzo mocno przesadzona. Zresztą na czele tego obozu stał eks-mnich, eks-zakonnik katolicki, no, który się tam wsławił, no, powiedział, rzeźnią. Prawdę mówiąc, pod wieloma względami zresztą ta rzeź Serbów przypominała rzeź, którą dokonywali banderowcy, prawda, w Małopolsce Wschodniej. No, choćby te elementy, mnie się zawsze kojarzą 2 jako podobieństwa. To hasło, nazwijmy to, rzezania, bardzo podobne i włącznie z tym samym elementem dla nas jakoś w ogóle nie do przyjęcia i nie do akceptacji, iż kapłani w przypadku Ukraińców, no to byli oczywiście kapłani albo uniatcy, albo prawosławni, którzy błogosławili, prawda, narzędzia do zabijania Lachów, prawda, a tam błogosławili katoliccy niestety kapłani narzędzia do zabijania Serbów. No czytałem, że oni tam specjalnie na przykład noże produkowali do wydłubywania oczu, prawda, serbskim jeńcom i tak dalej. Także to rzeczywiście no, skrajnie drastyczne, bym powiedział, sposoby no, fizycznej eksterminacji. Jak sobie tam potem patrzymy, jak w latach 90. wybuchła wojna w byłej Jugosławii, patrzyliśmy sobie na serbskie okrucieństwa, to pamiętajcie Państwo, że to wynika jakby z odpowiedzi na zachowaną pamięć o chorwackim, bym powiedział, no, okrucieństwie z okresu II wojny światowej. No to teraz, ja tak cały czas patrzę zawsze na licznik czasu, bo się strasznie rozgadujemy przy tych rozważaniach o kolaborantach, to już może o schyłku, schyłek państwa chorwackiego. Tu odsyłamy jeszcze raz do odcinka o Serbii. Ja przypomnę w telegraficznym skrócie, że kiedy Włochy wypadają z wojny, no to się dzieje rzeczywiście wtedy na Bałkanach. Niemcy muszą szerzej wejść. Tutaj akurat też Chorwaci muszą trochę szerzej wejść tam do Dalmacji, przejąć te tereny po Włochach, no ale mają problem z partyzantką Tito. To kto w końcu likwiduje państwo chorwackie? Tito, Armia Czerwona, czy kto to zlikwidował w zasadzie? No i oczywiście jakie były rozliczenia? Tak, to może zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy Włochy padły i skapitulowały w 1943 roku, w Chorwacji wybuchł entuzjazm, dlatego że można było zająć Dalmację. Aczkolwiek wojska niemieckie uniemożliwiły zajęcie Zadaru, który przed wojną należał do Włoch. I to jest raz. Po drugie, co inteligentniejsi zaczęli rozumieć, że upadek Włoch oznacza zbliżający się koniec III Rzeszy. I w 1944 roku grupa polityków chorwackich na czele z ministrem spraw zagranicznych podejmuje próbę porozumienia się z aliantami zachodnimi, czyli z Anglikami przede wszystkim, aby zmienić front i przejść do obozu alianckiego. ponieważ Ante Pavelić nie zainteresowany w ogóle taką sytuacją i tam nawet planowali zamach stanu w Zagrzebiu. Spisek zostaje wykryty i sprawcy jakby tego spisku zostają powieszeni, czy tam rozstrzelani, już nie pamiętam. W każdym razie i jakby paradoksalnie władze państwa chorwackiego gdzieś tak do końca 1944 roku stoją po stronie Niemiec przekonane o tym, że innych opcji nie ma. I dopiero na przełomie 1944 i 1945 roku dochodzi to do nich bardzo późno, że wojna przez Niemcy jest przegrana. I w tej sytuacji, ponieważ wojna przez Niemcy jest przegrana, rozpoczyna się próba znalezienia modus vivendi z aliantami. Jeden z ministrów chorwackiego rządu wsiada w samolot, bo to jest ciekawe, że państwo chorwackie posiadało jakieś tam niewielkie, ale siły lotnicze. Posiadało zresztą, co ciekawe, również dowództwo marynarki wojennej, chociaż nie miało żadnego okrętu. No, ale to zawsze można stanowiska urzędnicze, prawda, potworzyć. W każdym razie jeden z ministrów chorwackich wsiadł w samolot z memorandum od Ante Pavelicia w sprawie możliwości przejścia na stronę koalicji i stwierdzenia, że my byliśmy tylko nacjonalistami chorwackimi, nie walczyliśmy przeciwko koalicji, co nie jest do końca prawdą, no bo walczyli oczywiście Legion Chorwacki, prawda, walczył pod Stalingradem, a walczyli również z jednostkami czetników i z jednostkami komunistycznymi Tito, które były częścią koalicji antyhitlerowskiej. Że tak powiem, niefartownie się zdarzyło panu ministrowi, ponieważ po wylądowaniu alianci, w ogóle Anglicy konkretnie, nie chcieli z nim rozmawiać, został internowany, a list trafił do śmietnika, dosłownie. I w tej sytuacji Ante Pavelić podejmuje decyzję o ewakuacji przed zbliżającą się armią radziecką i partyzantami Tito, czy właściwie już armią, bo to 4 dywizje były całe już titowskie. I po dotarciu do Austrii całe to 50-tysięczne zgrupowanie żołnierzy, cywilów, urzędników chorwackich, intelektualistów i kogo tam jeszcze uciekających zostało tam otoczone przez siły znów Anglików, co ciekawe, i Anglicy całe towarzystwo wydali w ręce Tito. I całe to towarzystwo, 50 000, zostało wymordowanych albo na miejscu, tam nad jakimiś przepaściami w Chorwacji około 20 000. Reszta trafiła do, nazwijmy to, obozów reedukacyjnych, prawda, i też tam niewielu z nich przeżyło. Inaczej było w przypadku Ante Pavelicia, który się tam ukrył, przedostał się do Rzymu, gdzie mimo zbrodniczego charakteru jego reżimu uzyskał taki, no powiedzmy, azyl gdzieś tam w jakimś zakonie pod Rzymem. Następnie otrzymał fałszywy paszport i na tym paszporcie udało mu się wyjechać do Argentyny. Przepraszam, czy tłumaczał palce niejaki biskup Hudal? Który, to nie wiem, ale w każdym razie to była ta akcja przynosząca, co tu dużo mówić, wstyd Piusowi XII, ratowania nazistów, bo katolików i antykomunistów. W każdym razie trafił do Argentyny, gdzie przez 10 lat cieszył się dużą sympatią zresztą w oczach Ewy Peron. Nie tylko on, dlatego że jak się mówi o peronistycznych takich tych drużynach śmierci, prawda, one się składały głównie z eks-żołnierzy państwa chorwackiego, którym się udało uniknąć deportacji do komunistycznej Jugosławii. I on sobie tam przez 10 lat mieszkał, prowadząc chyba jakąś firmę budowlaną, z tego co pamiętam, w Argentynie. I po 10 latach został ranny w wyniku zamachu przeprowadzonego przez jugosławiański wywiad, czy siły specjalne jugosławiańskie, agentów jugosławiańskich, którzy chcieli go zabić jako ex-hitlerowca. czerwca i po tym wydarzeniu Ante Pavelić bał się dalej mieszkać w Argentynie, ponieważ wielkie tereny, słaba ochrona, to nie sprzyjało jakby bezpieczeństwu, więc na koniec życia wyemigrował do Hiszpanii frankistowskiej, do Madrytu, gdzie zmarł, jeśli mi pamięć nie myli, chyba w 1957 roku, to chyba gdzieś tak z rok czy dwa po emigracji. Także tak się zakończył los państwa chorwackiego. No to na koniec standardowe pytanie o spuściznę. Czy mamy w Chorwacji grupy, które się do tradycji ustaszowskiej i NDH odwołują? No bo tu notabene chyba w ostatnim czy w przedostatnim, już sam nie wiem, nie pamiętam na chwilę obecną, numerze Chrobrego Szlaku wydobyłem z tekstów i został opublikowany tekst o takim piosenkarzu chorwackim znanym szeroko w wąskich kręgach, Marko Perkoviću, i no, ta piosenka nagrana przez niego w latach 90. w trakcie wojny domowej w Jugosławii, ta najbardziej znana piosenka Marko Perkovića Thompsona, no ona się zaczyna właśnie od ustaszowskiego pozdrowienia za dom spremni, czyli za ojczyznę gotowi. I myślę, że to jest chyba znaczące. No tak, w Chorwacji trwały od samego początku powstania państwa chorwackiego, już po 1989 roku, trwały spory na temat tradycji. Sam zresztą prezydent Tudjman, on miał w swoim życiu gdzieś tam za młodu, był członkiem tych organizacji paramilitarnych, co ciekawe komunistycznych i titowskich. I on podjął taką wtedy próbę połączenia obydwu tradycji na zasadzie, no jedni i drudzy walczyli o Chorwację, tylko jedni wybrali taką metodę, inni drugą. Ostatecznie w konstytucji chorwackiej mamy gdzieś tam podobno, nie wiem, nie czytałem jej, ale czytałem o tym, że mamy odwołanie do socjalistycznej Chorwacji jako legalnego państwa chorwackiego. I w Chorwacji istnieje, bym powiedział, ten problem, ten wspomniany przez ciebie piosenkarz, no właśnie pamiętam, że tam nawet sądy się wypadały, czy odtwarzanie tej piosenki jest nawoływaniem tam do faszyzmu, czy nie jest, prawda? I chyba z tego, co pamiętam, stwierdziły że ostatecznie, że nie jest, co wywołało dość duży skandal. Także jakby chorwacki nacjonalizm, odnoszę wrażenie, że odwołuje się jakby tak, ale niezbyt publicznie, a szczególnie w ten sposób, żeby nie było tego na arenie międzynarodowej. Zresztą mówił mi kolega, że jak sobie pojechał do Chorwacji, wszedł do księgarni, to jakby literatury na temat ruchu ustaszowskiego jest multum prawdziwe w tej chwili w chorwackich księgarniach. Przy czym Chorwacja jako państwo tam należy do Unii Europejskiej i tak dalej, zdecydowanie nie lubi się publicznie z tymi emblematami odnosić. No to myślę, że to niech będzie dobry akcent na koniec. Kończymy podróż z kolaborantami przez Bałkany, bo chyba na Bałkanach już stricte, chociaż nie, jeszcze będą. Jeszcze Bułgaria będzie, Rumunia. Tak, bo to, że tak powiem, są aspekty, są i sojusznicy, to już jest pomysł na następną serię, ale rzeczywiście kolaboranci, zwłaszcza w Rumunii chociażby. W Rumunii musimy jeszcze omówić i musimy omówić oczywiście tych wszystkich strzałkowców węgierskich. No to tak, to jeszcze zostajemy na Półwyspie Bałkańskim, a potem będziemy się do nas zbliżać niebezpiecznie, ale to zostawię widzów z tym znakiem zapytania. Kończymy. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Wielomski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zacznę od końca. Zachęcam do kącika księgarskiego, który jest w linku pod filmem. Tam są książki również naszego dzisiejszego gościa. Może się pojawią jakieś kolejne tytuły za niedługo. I zachęcam także do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia kanału. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach, nie tylko o kolaborantach.